Do napadu doszło po godzinie 16 w środę. Dwaj napastnicy weszli do banku przy ulicy Heweliusza w popularnym Blaszaku. Jak ustalili funkcjonariusze, dwóch zamaskowanych sprawców weszło do środka placówki i zażądało wydania od pracowników tego banku, jak i również od klientów przebywających w środku, wydania wszystkich pieniędzy, grożąc użyciem przedmiotu przypominającego broń palną. Następnie ze skradzionymi pieniędzmi uciekli z tego miejsca zdarzenia. Policja prowadzi działania mające na celu ustalenie szczegółów sprawy. Zabezpieczono monitoring. Sprawcy uciekli prawdopodobnie ciemną Alfą Romeo. Jest to rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za które grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Nadal nie ustalono, ile pieniędzy zginęło w trakcie tego napadu.